no tak odeszło jak z papierosami. Papierosy rzuciłem nagle, przestałem palić i mnie nie ciągnęło i tak samo z piłką. Teraz od czasu do czasu przychodzę na poloneza, jakiś turniej czy coś, pobawi się trochę. I w sumie aż tak strasznie mnie do piłki nie ciągnie. Bardzo kocham Wiedeń. Jestem, można powiedzieć, jestem zakochany w tym mieście. Jest to piękne miasto. Teraz tu mieszkam już od 20 prawie lat i nie chcę się stąd wyprowadzać. Najbardziej absurdalna historia, jaką usłyszałam o moim mężu, to było to, że się znalazł pod mostem. To był dla mnie szok. A którym? Nie było napisane? No w Wiedniu nie było napisane pod którym. Krzysiek nigdy nie udziela żadnych, albo rzadko udziela jakiekolwiek wywiady. I w pewnym momencie zaginął. Fakt. Zaginął. I teraz nie było wiadomo, co jest. Żyje, nie żyje, pije, pewnie się zapił gdzieś pod mostem, żona go wyrzuciła, chciał ją zabić. A, to jeszcze było gorsze, on mnie chciał zabić. I wylądował w wariatkowie. Tak było powiedziane. I się znalazł na końcu pod mostem. Mnie to nie interesuje, co ludzie o mnie piszą, co gadają. Moja żona tym się przejmuje. Ja nie chcę, żeby ludzie poznali moje prywatne życie. Moje prywatne życie polega na tym, że mam szczęśliwą rodzinę. Chcę, żeby mnie zapamiętali tak, jak grałem, a nie tym, co mówiłem, tym, co ludzie książki piszą później po swoich karierach. Ja tego nie chcę. Ja uważam, jako żona byłego piłkarza, że żaden z nich nie jest przygotowany na życie po karierze, a po zakończeniu kariery, bo ich trzeba później prowadzić jak takie małe dziecko i pokazać, człowieku jest jeszcze inne życie oprócz piłki. Nie miał planu. On nie wiedział, co ze sobą zrobić. Dla każdego piłkarza jest to przykry moment. Trzeba umieć się z tym pozbierać. Mi nie było łatwo też. Też zacząłem. Znaczy nie aż nadużywałem alkoholu, ale piłem. Żona mi pomogła w tym, że potrafiłem to przetrwać. Pewnego razu tupnęłam nogą i powiedziałam, człowieku, opamiętaj się, życie idzie dalej i trzeba jakoś żyć, bierz się w garść. Człowiek musi być jakoś prowadzony, bo inaczej kończą się właśnie alkoholizmem, kończą się samobójstwami. Kończysz ostatni kontrakt, drzwi się zamykają i ciebie nie ma. Jesteś na ulicy. Po prostu stajesz się bezdomny. Nie jest to łatwa praca w kasynie. Pracowałem przez 3 lata, ale uważam to za czas stracony, bo przez te 3 lata nie widziałem syna prawie w ogóle. Wie pan, rozdaje pan karty i siedzi przed panem człowiek, który jest chory. Znaczy tam jest prawie każdy chory, bo to ci, co grają nałogowo, no to w większości chorzy. I w tym pewnym momencie on przegrywa prawie wszystko, co ma. Przez ostatnią kartę. No to dla niego najgorszym wrogiem, który jest pan. Bo pan mu tą kartę dał. Zostaje pan opluty, obrzucony, wszystko razem. A pan nie może zareagować, pan nie może nic zrobić. Pracuje, jak każdy normalny człowiek, pracuje i zarabia na rodzinę, w banku. Jak się uczciwie zarabia na swoje życie, obojętnie co się robi, to nie ma problemu. Nie, ja już masz. Wieś spokojne życie. Bez kamer, bez wywiadów. Jak normalny człowiek. W Polsce sobie 2 razy do roku siadam z teściem, wypiję sobie flaszeczkę i jestem szczęśliwy. Więcej nie potrzebuję.